Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Żonowowic, a to jest kolejny odcinek symulatora Trainsim World. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą podróż z poprzedniego odcinka. I tu mamy ładnie pokazany teren, jak wygląda. Teraz wjeżdżamy pod górę, ale zaraz będziemy wjeżdżać w dół. To będzie bardzo ciekawe. Aktualnie zaraz to będzie bardziej ograniczenia prędkości, chyba do 30. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią. Jesteśmy gdzieś tu. Ma pełna mapa, właśnie. No i tu będzie niby prosty odcinek, prawie to zaczęło mieć mniejszą prędkość. Nie wiem. Na razie dajmy więcej mocy, bo jest większy pojazd niż był przed chwilą. No zaraz będzie zjazd. Więc musimy być przygotowani na hamowanie dynamiczne. Ale oczywiście też będzie musiała być poprzedzona na pewno skład. Znaczy napinanie, no zwężę, można powiedzieć, w tym przypadku. W razie będzie się utrzymywać nasze 35 minut na godzinę. To 30, a czemu 30? Tego nie było w planie. No można tak właściwie prawie powiedzieć, że było. Tamtej, na tej rozpisce, na tej mapce, nie? Trochę przeryżnąłem. Czemu ty jeszcze dalej zwalniasz, jak już przejrzał mowa? Ale zwróćmy uwagę na to, że to jest skórki. Dlatego tak ostrożnie, ostrożnie z tą mocą, żeby potem nie musieć hamować. Dźwignię mocy przestawiamy w pozycję hamowania. Pomału na sobie dodajemy mocy już do hamowania. Aby czasem nie przeoczyć prędkości. Nie jestem źle z tego co widzę, wydawałoby się być ostrzejszy ten zjazd. No tylko 5%. O,
Ze 5%, ale teraz jakoś ostrzej nas wyjęło do przodu. To wszystko przez te sprzęgi, różne masy wagonów. Dobrze, pozycja neutralna, pozycja pierwsza. Chwilowo na takiej zostaniemy. Pozycja druga. Pozycja trzecia. Czwarta. O, jednak jest mocniejszy spadek. Niż by się na początku mogło wydawać. Ale jednak hamowanie to lokomotywa mowa. Ale że pamiętaj, że wszystkie panele trzeba planować z wyprzedzeniem. Coraz więcej wagonów wjeżdża. Ostrzejszą burtkę, ostrzejszy. Coraz bardziej jest potrzebna moc do hamowania. Nie oznacza, że nie można też odrobinę odpuścić. Bo można. Oczywiście. Wszystko tu się ładnie na monitorku wyświetla. Niestety na przyspieszenie możemy mieć więcej mocy niż na hamowania, z tego co widzimy tylko wskaźniki. No fajnie nam się nawet odcinki podzieliły, bo w poprzednim odcinku można powiedzieć, że wyjeżdżaliśmy pod górę, a w tym odcinku zjeżdżamy do góry. Teraz mi buja. Zaraz więcej mamy wagonów na sobie. Ja póki cały czas hamujemy, złego się stać nie powinno. Dobrze, lepiej utrzymajmy lekko mniejszą prędkość. No to widzicie, drodzy Państwo, jak to skacze. 28, 29, 30. Różnie to bywa. Wszystko zależy, jak tam konkretne wagony się na ustawią. Oczywiście zjazd dalej pod ostrym kątem. Ostre zakręty. Nie, może tu po tym punkcie jakiś będziemy mieli przyspieszenie, chociaż powątpiewałbym w to. Co po tym, co się tutaj dzieje. Jeszcze 12 minut do przejechania z taką prędkością 35 minut, mi się wydaje. No chociaż to 35 minut to będzie tylko, no potem będzie jeszcze bardziej długo.
wyjdźmy, zobaczmy sobie na zewnątrz. Możemy sobie nawet dotknąć wagonu niż wręcz. Możemy jakieś te sprzęgi rozłączyć. Nie da się wielu. No to szkoda. Dobrze, wsiadamy do naszej lokomotywy. Ona oczywiście prędkość musi przekraczać. Nie, żeby mogło być inaczej. Na chwilę tylko odszedłem, a to już prędkość przekracza. Ma się znowu spadek zwiększył, niestety. Naprawdę współczuję tym maszynistom. Mają tu co robić. Chociaż na razie to jest i tak obracanie tylko jednej drzwi. Będzie to przyspieszenie, które i tak żadnym przyspieszeniem nie będzie. To jest prawdziwie nazwnik, może trawników. Potem też będą jakieś cyrki, ale to też na zmyłki. No potem też będzie do 30. Na 90 teraz. Tylko pomiędzy tym mamy 25. Chyba nie. Trochę mu odpuściłem, no, żeby silniczki mogły się ostudzić. No i teraz powrotem hamujemy, hamujemy. Tam do jakiejś temperatury pokazane? Nie, nie ma temperatury. No to super. Nie ma temperatur, to znaczy, że nie musimy się nim przejmować. Tamten ma tylko monitory, sobie obserwuję trend. Komunikacja z maszynistą z tyłu. Włączona, wyłączona. No możemy trochę odpuścić hamulec. Znowuż. Zwolniliśmy. Nie możemy. Tu jest jednak 25. Aha. Musiałem użyć hamulca ogólnego. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak wolno ten poziom ogólny odpuszcza ten hamulec dynamiczny. A teraz szybciej poszło dopiero jak dałem na zero. To tak samo będzie przy zaciąganiu. Dałem trójkę, zanim on myśli, zanim co. I na zajmuję. No i już będę miał tylko 15 punktów na przykład. A przez chwilę miałem 26. No już przez chwilę jest 26. Jeszcze hamulec dynamiczny nie załadował do samego końca. No i przez jakiś czas takimi prędkościami sobie pojedziemy.
Też bym wolał jechać szybciej, no ale cóż. Takie są przepisy, takie są demonie, więc tak musimy jechać. Następna stacja to Hyndman. Jakby to było przeczytane Hyndman. No to chciałem specjalnie bardziej po polskiemu przeczytać. Jeszcze daleko tutaj będziemy jechać, no jeszcze kawałek. Skoczyła na 26 czy nie skoczyła? To jest dobre pytanie. Przy takich małych prędkościach to jeszcze czasami trudno utrzymać. Tempo zjazdu. No i zanim taki cały skład by wyhamował, to co zajęło tyle czasu, że szkoda gadać. Jakby takie miało być awaryjne hamowanie na przykład. I znowuż dostanę tylko 15 punktów zamiast 30. No właśnie, ja już wiedziałem. Chwilę przez 26. Ładne są te wyświetlacze, naprawdę. Wszystko co potrzebne jest, oprócz temperatury silnika, ale już pomijając to. Alarm EOTD. U mnie cały czas został. Mamy okienko. Z tyłu mamy drugie okienko. Da się otwierać jedno okienko i drugie na nas? Nie da się. Szkoda. Trochę mniej mocy, proszę. Puchyjku. Ja żem popsuł znowuż. Chciałem się pobawić przełączniczkiem i oczywiście zepsułem. Dobrze, może sobie klimatyzację nastawię na słabe chłodzenie. Słabe chłodzenie.
prędzej wentylatora. Jasno, a teraz jest ciemno. To wyjedźmy z tej 25 w kanie. A wentylatora nie potrzebuje. Ogrzewanie chcę. Wycieraczki działają, oczywiście. A wycieraczka? A bo to jest ta tylko. Też działa. Wszystko przetestowane. Zwolniłem aż nad tym. To się? Ja mi się wyłącza tym potwierdzeniem? Nie, tu się coś zapaliło, nie wiem o co chodzi. Ani to potwierdzenie nie działa, ani to nie działa. Tu noc tamper chodzi w drugi. Was setni. Nieźle. Nieźle. Co będzie? Ograniczenie do 30. Sygnał dźwiękowy. Na pobudkę dla maszynisty obok zajechał. No i teraz chociaż 130 będzie spokojnie. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałeczek. Jest 30. Odpuszczamy hamulec. I się rozpędzamy. Oczywiście nie dodajemy mocy, bo tu jest na to czwórki, że lokomotywa się sama rozpędzi. Znaczy to był skład, nie sama lokomotywa. Ale zaczynamy wdrażać hamowanie dynamiczne. Jako iż to zajmuje czas.
Myślę, że to niedługie pociągów towarowych, że tak jedziemy, jedziemy się. To jedziemy, 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 gdy przyciągnę bajką, macham przód, tył, przód, tył. Wyjdź tu człowieku, bądź mądry. I jedź. O, jeszcze przecinka. Całe szczęście nie było, aż nie wiadomo jak poważnie. Cały czas 30. Nic nam nie tłumaczył na język polski, więc trochę chyba. No i potem... No nieźle. Licząc na to, że od Hindman będzie wyższe ograniczenie. No i jest 30. Wcześniej jeszcze było, że tam na jakiegoś innego rodzaju pociągów jest 45 czy coś. A tu jest typowo 30 dla wszystkich, a my zawsze zaczęliśmy prędkość. Ten 1 km na godzinę mnie wykończy na tej trasie. Na tym zjeździe przede wszystkim. Na podjeździe nie było to źle, ale na zjeździe. O matko, nie wiem. To chwilę coś się dzieje. No dobrze, ale tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.